jak to jest w biznesie być razem. Mąż i żona razem w firmie, która jest dynamiczna, która się zmienia, która jest duża. Jak to się dzieje, że wam udaje się być firmą zyskowną? Spokój umysłu. Emocje w ciele. Sonia Szramek-Karcz. planetasoni.pl. Zapraszam. Dzień dobry, bardzo się cieszę. Słuchajcie, dzisiaj mam dla was Olę i Kamila Kurowskich. Cześć. Cześć, dzień dobry. To dzięki nim mamy bluzy, ale będziemy rozmawiać troszeczkę o innych tematach też, ponieważ ja pierwszy raz widziałam rozmowę twoją, Kamilu, u Marcina Osmana. Tak się dowiedziałam, że można zapytać o współpracę i dowiedziałam się też od Marcina Osmana, że świetnie się z wami współpracuje. Z wami, wtedy myślałam, że tylko z tobą, a tu się okazuje, że wy jesteście razem w tym biznesie i chciałam zapytać planetasonie.pl i bluz, jakby ktoś chciał, a teraz już tu przechodzimy, że YouTube, subskrybujcie, lajkujcie, jak to jest w biznesie być razem. Mąż i żona razem w firmie, która jest dynamiczna, która się zmienia, która jest duża, ciągły kontakt z klientem, milion spraw i tematów. My chyba sobie nie wyobrażamy pracować oddzielnie, bo w sumie tak od samego momentu studiowania ciągle byliśmy razem, mimo że... Poznaliście się w tamtych czasach? Znaczy no tak, się, ja jeszcze byłam w ostatniej klasie liceum, w klasie maturalnej. Kamil już studiował, ale później byliśmy na jednym wydziale, więc też gdzieś mnie wprowadzał na uczelni i w sumie wszystkie przerwy, jakieś okienka, no to... Więc tak, my cały czas razem. Plus co, no? Czekaj, Kamil. Luz jeszcze wtedy taki szkolny, nie? No luz jak luz, chociaż powiem szczerze, że chyba wtedy byłam bardziej zestresowana niż teraz, będąc ocenianą no ciągle, tak, więc, tak. Więc chyba jednak na własnych warunkach praca jest chyba najlepsza. Ale ty jesteś z rodziny biznesowej, przedsiębiorczej? Raczej tak, znaczy okay. Zdecydowanie tak. Twoi rodzice prowadzili już działalność. Moja babcia akurat przed jeszcze II wojną światową miała swój zakład krawiecki. Później wiadomo, wojna, czasy komunistyczne. Jak już po tych transformacjach, no to już była starszą panią, ale moi rodzice zaraz po swoją działalność otworzyli. Okej. Okay. Ale początkowo niezwiązaną bezpośrednio z szyciem, ponieważ mój tata ukończył mechanizację rolnictwa i te studia mu pozwoliły, posiadał wiedzę taką mechaniczną, więc były przyczepki, deski do prasowania, lampy, no wszystko, co można było na warsztacie mechanicznym stworzyć. I tak naprawdę była jedna osoba zatrudniona do szycia pokrowców do przyczepek. Plandeki. Plandeki były, tak, szyte. I stąd jak rodzice stwierdzili, że tam później jeszcze jedna osoba do tego doszła, że one nie są jakby w pełni wykorzystane, nie na pełen etat, jakby nie mają pracy, więc warto o odzież wejść. Gdzieś ktoś powiedział, tak, że jest odzież jest potrzebna. Wtedy no to takie były czasy, że wszystko było potrzebne. Słuchajcie, czyli ta wdzięczność, tak? Nasza ogromna wdzięczność za bluzy. Czy to możemy potem zrobić przebitkę, jak ty jesteś w tej bluzie, Klaudiuszu, też? Ubierzemy Klaudiuszu, a mamy taki większy rozmiar, taki duży w sensie. Jeszcze są. Dobra, okej, okay, dobra, to się zmieni. A to nie żadna przerwa, Mikołaj, ty mi tam nic nie wywalaj. Ja to wszystko chcę w surówkach. Dwa X-y mamy. Tak, i o co mi chodzi, że zobaczcie, w tych sesjach wdzięczności tak naprawdę możemy być wdzięczni twojemu tacie, który, nie twojej babci, która była krawcową. No tak. Tak, bo jej syn, to jest twój tato? Czy jej, tak. Jej tak, syn, tak, tak, jakby skręcił też w tę branżę. Tak. I później ty kontynuowałaś, czyli to jest firma zakorzeniona u twoich, z twojej strony, tak? Tak, tak. A Kamilu, tak, a ty, że tak powiem, się wrzeniłeś, tak? Tak. Tak. I ty, czy z twojej rodziny jakieś też tradycje przedsiębiorcze? Nie, nie, raczej okay. Nie. Bo mama mnie tylko wychowywała, tak akurat się ułożyło w życiu. Moja mama jest socjologiem, ale też w ogóle nie wykonywała tego zawodu. Mm-hmm. Tylko bardziej jakieś tam stanowiska kierownicze, jakieś ale tam etatowe. Dyrektorskie, ale etatowe. Właśnie o to pytam, wiecie, bo tak. Jest inaczej niż wychodzimy z takiej rodziny, a inaczej kiedy potrzebujemy sami te ścieżki przecierać. No i wiedziałeś, na co się decydujesz. Ale nie tak do końca, bo przecież z jakichś przekazów rodzinnych u ciebie no tak, był jakiś zakład, ale to było tam 120 lat temu. Gorsetarnia, jakaś pierwsza w Łodzi. Więc podobno, wróciłeś ale... do rodowych. Tak, tak, ale
Za dużo o tym nie wiem, tylko jakąś tam... Czekaj, bo tu mikrofon, żeby nie... O, żeby włoski twoje nie dotykaj mikrofonu. To już też wiemy, nie? To już się nauczyłam. Mhm. Dobrze. I teraz prowadzicie firmę odzieżową, szyjecie odzież, tak? Mhm. I to jest wasza firma, czy będziecie znaczy, ją przejmować? Rodzice cały czas są jakby pieczę mają nad firmą. Aha. I w sumie proces jakby nas coraz większego jakby no wdrażania, wchodzenia w tą firmę rozpoczął się w trakcie COVID-u. No bo chcąc, nie chcąc, jak gdzieś w obawie o rodziców, musiałam się bardziej zaangażować, żeby rola, bo mama jest, tata był od tych stref później, znaczy od tych rzeczy inwestycyjnych, czyli budynki, infrastruktura cała firmowa, a mama była od sprzedaży i produkcji. Więc no, nie chcąc narażać mamy, ja byłam tą sferą bardziej tą namacalną w firmie, mama na telefon, ale później no to tak wchodziło, że ja coraz więcej obowiązków. Tak, bezpośrednio, ale nie wszystko da się na telefon zrobić, tak. więc to już później tak jakoś naturalnie weszło, że moja rola no, się zwiększała z miesiąca na miesiąc. W tym momencie większe decyzje konsultuję, które będą mogły mieć duże później konsekwencje w firmie z rodzicami. Mniejsze, no to tym już nawet no moja mama mówi, żeby nie zawracać jej głowy. Tak. Czyli nasze bluzy, jak pomysł trafił do ciebie, Kamilu, tak. Przekazałeś Oli, tak. To tutaj w tym naszym gronie zostały. No bo to tak, na razie jeszcze jest tak. Mały projekt. Okej, dobrze, okej, super. I powiedzcie, jak to się dzieje, że wam udaje się być firmą zyskowną? Będąc polską firmą, słuchajcie, to jest szyte w Polsce, w polskiej firmie. Z jakich materiałów polskich? To jest ta lepsza dresówka, na nią mówicie, tak? To jest akurat materiał turecki. Niestety, no, u nas w Polsce jest coraz mniej firm produkujących tkaniny, dzianiny. No bo to też... To był już wcześniej niskomarżowy biznes. W tym momencie no to coraz... Niskomarżowy oznacza, że niewiele zysku tam jest. Mm-hmm. Dużo się człowiek napracuje i zostaje mu tak. Troszeczkę, jeżeli chodzi o zysk. No. I teraz dlatego no, te firmy niestety się coraz więcej likwidują. No szwalnie również, tak? To też widać. My widzimy po konkurencji, czy po tak. Firmach, które gdzieś znamy, że się likwidują, czy szwalnie, które tylko szyją dla marek zewnętrznych. Poza tym no też nie można się obawiać, że gdzieś jest zimportowane, bo często to jest po prostu bardzo dobra jakość. Czyli rynek wymusza te zmiany. To jak kiedyś my szyliśmy bardzo dużo z materiałów polskich, no teraz niestety gdzieś te możliwości są ograniczane. Jak to się dzieje, że ten materiał turecki, bardzo dobrej jakości, jest bardzo dobra jakość, jest tańszy od materiału polskiego? Co się dzieje, że u nas musi to tyle kosztować? Są to te wszystkie obciążenia. No głównie fiskalne. To, znaczy wszystko na to się składa, bo pracownicy, wiadomo, minimalna ciągle z roku na rok rośnie. Pomimo minimalnej to pracownicy chcą więcej zarabiać, bo w Polsce jest jakby mniej osób chętnych do pracy niż wakatów wolnych. Więc pracodawcy tak naprawdę biją się o pracownika, szczególnie na stanowiska takie wysoko no, wykwalifikowane, gdzie są potrzebni specjaliści. Nie tylko specjaliści na tej kadrze, w tej kadrze tak, wyższego szczebla, ale po prostu dziewiarzy na przykład w Polsce praktycznie nie ma. I nawet spotkaliśmy się gdzieś na spotkaniu, gdzie spotkaliśmy headhuntera i ta dziewczyna opowiadała, że ma zlecenia od firm, które właśnie produkują dzianiny, powiedzmy, i muszą dziewiarzy werbować. Podjeżdżają gdzieś pod jakieś zakłady pod konkurencję. Jak wychodzi zmiana, to po prostu zagadują, żeby może chcieliby zmienić pracę. No ja też myślę, że w Turcji jest tak, że po prostu te wolumeny są większe na cały świat. I po prostu jest bardziej to zoptymalizowane też procesowo i pytam też jest dlatego, to takie zagłębie też tam tak, w świecie. Ale jesteśmy nie? W Łodzi, która była zagłębiem właśnie... No ona nadal tekstylnym. Jest, ale w dużo mniejszym wymiarze. Jednak no, najwięcej tych firm, na przykład odzieżowych, no to jest tutaj. Ale jest ich z roku na rok coraz mniej. Mhm. Natomiast jeszcze to, chciałem dodać to, co, że coś tam powoduje, że nam się bardziej tak udaje, to jest to na bazie nawet tego projektu, który robiliśmy razem z bluzami,
że kiedy my pracujemy z kimś tak bardziej no, B2B, tak? Czyli no, ty jesteś firmą samą w sobie, marką, my jesteśmy firmą, to jest to, że też staramy się dać troszeczkę więcej niż inni, tak? Czyli że cały czas gdzieś tam rozmawialiśmy, dobieraliśmy, tak. Wskazywaliśmy, co by było cierpliwi lepsze. Cierpliwi są bardzo, przesuwaliśmy napis jeszcze troszkę tak, jakieś tu. Tam, nawet czy pod względem sprzedaży, co lepiej, że tak powiem, zrobić. Czy kangurek tam otwarty, czy zamknięty, tak. Kieszonka i tak dalej, nie? Także jest to jakaś tam wartość dodana, nie? Którą nie wszystkie tak. Szwalnie i firmy robią. Bo zwykle szwalnie nie posiadają tej kadry takiej bardziej związanej z przygotowaniem produkcji, czyli konstruktorów, projektantów, technologów. Zwykle to są szwaczki, jakiś może krojczy, czasami krojczego nawet nie ma, że tylko są dostosowani, żeby od razu wykrojone rzeczy uszyć. A my mamy wszystko od A do Z tak naprawdę. Jeżeli ktoś przyjdzie nawet z jakimś bardzo luźnym pomysłem, jesteśmy w stanie zaproponować jakieś projekty, później wykonać formy. Każda szwalnia ma konstrukcję, konstruktora swojego, tak. Też takiego wszechstronnego, który i odnajdzie się w damskich ubraniach i też w męskich. To, co ja doceniam, to jest taka komunikacja, że ja jakby miałam od was cały czas wsparcie, bo się na tym znacie. I kwintesencją jakby bycia lepszym jest to, aby po prostu być, dawać więcej niż tak, inni. Tak. Troszeczkę, nawet o no bo niestety jeden poziom do góry. Nie? Przedsiębiorcy nadal tego nie rozumieją. Że no ale właśnie to już jakby im zostawiamy, nie? Bo tak. Kiedy jesteśmy w sytuacji wolnego rynku, to oni albo to zrozumieją, że tutaj ten klient, dla niego szyjemy bluzy i teraz pytamy, co chce, tak my się dogadujemy. I wy wspieracie, ja też przyszłam do was, bo wy wspieracie tak, Sonia, zrób sobie przedsprzedaż, bo nie wiesz, ile twoja społeczność tych bluz będzie chciała. Jak zrobiliśmy przedsprzedaż, zobaczyliśmy też, jakie rozmiary u nas najczęściej schodzą. I tak. Dzięki temu mogliście, jakby, jak to się mówi, na tych belkach tam. Zoptymalizować krojenia. Tak. I to jest taka obsługa i to jest ta wartość, którą dasz. I dzięki tej wartości, którą wydajecie, ja mogę dać ludziom fantastyczną wartość i chodzę w nią że naprawdę, gdyby nie, też mam na sobie nową sukienkę. To bym siedziała w tej bluzie. Uwielbiam. Bo my oprócz tego, że my szyjemy dla marek zewnętrznych, też mamy doświadczenie i nadal to robimy, czyli szyjemy pod własną marką. Stąd też no, mamy bardzo duże doświadczenie w sprzedaży, więc to też... Bezpośrednio do klienta. Mhm. Tak, więc no, sporo szwalni jakby nie ma tego doświadczenia, bo szyje dla innych marek, więc nie jest w stanie nawet czegoś takiego doradzić. Może nas oglądają. Bardzo często też spotykam się z takim hasłem, o jakbym chciała odejść z tatu. Nawet tutaj na kanale YouTube, nie wiem czy już, czy jeszcze, zobaczymy jak tam poskłada, jak tam poskładamy, ale będzie taki odcinek, czy i jak odejść z tatu. Bo nie zawsze można i warto. Ale jeśli się na to zdecydujemy, to to jest służba. W sensie służysz tym ludziom, swoim biznesem. No tak, ale na własnych warunkach. Bo tak jak jeżeli chcesz ktoś, i tym, którym chcesz. Tak, bo jeżeli na przykład no, nie czuję się tej jakiejś nici porozumienia, że wiemy, że z tą osobą po prostu biznesu nie zrobimy, jak to moi rodzice mówią, no to nic na siłę, tak? A pracując u kogoś, no tego nie ma. Trzeba być skazanym na tego szefa, który no ma lepsze, gorsze nastroje. Ja mam nadzieję, że jestem fajna szefowa i to fajna. Wiecie, nie? Bo zobacz teraz, jak mówisz, że jest się skazanym na szefa, który ma gorsze lub lepsze dni, nie? To troszeczkę tak, jak jesteśmy u rodziców. Z czasem potem po prostu wiesz... Ten szef wchodzi, czy szefowa do pracy i ty wiesz, czy to jest dobry moment, żeby podejść z jakimś pytaniem, czy lepiej unikać i już siedzieć. Ale wiesz co, nie, my to mamy takie podejście do tego, że my jesteśmy, jak my traktujemy naszą firmę i pracowników jak rodzinę i właśnie to jest bardzo takie wiesz, zdrowe różnie są ludzie podejścia. Rodzinę, ale no tak, dlatego są te rodziny patologiczne, prawda, i są te normalne. Więc... Czy znaczy są rodziny, w których są trudniejsze relacje i są tak, takie, w których są tak. I my też słyszymy o różnych na przykład w firmach, jak opowiadają pracownicy, że gdzieś tam u kogoś, u męża czy u żony w pracy coś tam się dzieje, to po prostu my robimy oczy jak mięt złoty, że takie rzeczy się zdarzają, że ludzie są, moim zdaniem niektórzy no nie powinni mieć własnego biznesu. No ale nie, no niech mają i niech się nauczą. Ile rzeczy się dzieje automatycznie, a ile tak jest wykonywanych? Większość to jest tak naprawdę praca ludzkich rąk. Znaczy wiadomo, w oparciu o
maszynę do szycia, ale tutaj no, haft akurat jest wykonywany maszynowo, tak. Ale już cała reszta, no to musi po prostu ktoś wziąć. No ale pod spodem tą podkładkę i tak człowiek musi oderwać, tak? Taką tak, pod haftę. Chodzi mi o to, że ludzie są potrzebne. No, tak. Są potrzebne. Wiecie co tutaj jest, bo my się będziemy spotykać i tutaj z tyłu jest napisane, że się sobie napisali imię i nazwisko wasze, żeby jak się wam bluzy pomieszają, bo będziemy szaleć, tańczyć i się bawić, to odnajdziecie swoją. Ja nie wiem, czy ktoś prosił was o takie coś. Nie, pierwszy raz. Nie. Tak. I normalnie robi się to dzieciom w przedszkolu? No tak. Żeby mi się nie pogubiły ubranka. Albo jak przyniosą do domu, żebyś wiedział, że to od Piotrusia i oddasz mamie Piotrusia. A my to mamy właśnie dlatego, że wyobrażam sobie, że będziemy przyjeżdżać w tych bluzach i się spotykać i żeby każdy później wrócił ze swoją. Gratuluję wam bardzo właśnie tych umiejętności komunikacji z klientem. Czy to jest B2B, czy z indywidualnym, bo to wydaje mi się, że jest sukces. Wasz i wszystkich biznesów, że to jest dla ludzi. Mm. Z ludźmi i dla ludzi. Tak bym no tak, miała. Trzeba wiedzieć tak naprawdę, kto będzie tym odbiorcą finalnym. To już tak czysto takiego biznesowego podejścia. Żeby wiedzieć, dla kogo się produkuje. No bo później można coś robić, nie mając tej świadomości, ale później się po pewnym czasie okaże, że robimy to źle. Bo powiedzmy, klient finalny jest inny niż... Czyli jak wszędzie? Wiedza. I doświadczenie. Wiedza, doświadczenie. No. I wyczucie. To teraz czasy takie... są takie nieciekawe cierpliwość może dla naszej branży. Tak chyba, myślisz, ale chyba zobacz, też pewnie dla wszystkich, bo my się nie poddajemy. O, i to jest... I mamy pozytywne myślenie i to, że kiedyś mnie bardzo stresowało, bo w naszej branży jest tak, że jest albo takie boom, wszyscy chcą już teraz, zaraz, zamawiają, albo są okresy takiego wyciszenia, powiedzmy nie ma żadnych zamówień. Takie troszeczkę, tak. I takie jest tarwana taka praca, ale w momentach, kiedy właśnie jest takie wyciszenie, to jakoś w tym roku do tego podeszłam bez jakiegoś większego stresu. Skorzystałaś z tego momentu? Stwierdziłam, że zawsze się jakoś ułoży i też tak jak Marcin mówi, żeby nie cierpliwie czekać. Marcin Osa tylko cierpliwie działać i to do mnie jakoś tak bardzo to tak dotarło, nawet ostatnio Marcinowi nawet powiedziałam, że trzeba działać, żeby szukać zleceń, ale nie przepłacać zdrowiem, tak? Bo zawsze jakoś... Czyli długofalowo patrzymy, robisz swoje, tak. Nie poddajesz. A w międzyczasie szukać możliwości. Wiem, że z siebie daję 100%, to zawsze ta praca będzie. Wiadomo, każdemu się wydawało, gdzie wojna, tak? Gdzie jakaś pandemia, no więc... Różne rzeczy się w dzisiejszych czasach dzieją, ale ja wierzę, że coś jednak nad nami czuwa. Jak przez COVID. Nasi przodkowie. To cały czas też mój tata mówi, że nie przejmuj się. Jak podczas COVID-u sobie poradziliśmy, to... Czuwają nad nami, bo tak. My jesteśmy w jednym miejscu już od 150 lat tak naprawdę. Moi rodzice zaczynali firmę w domu wybudowanym przez mojego pradziadka, gdzie też on ten dom stawiał pod właśnie firmę taką bardziej włókienniczą. Czyli 9 rozdział mojej książki Wsparcie rodu to ci się... Tak, tak. I to czuć. My mieszkamy akurat, bo moi rodzice mieszkają w nowym, który mój tata stawiał, znaczy no z mamą. Mama zarabiała, tata stawiał. Współpraca. Bo taki był, tak. I oni twierdzą, że są jak taka para koni przy jednym dyszlu tak. I też my się staramy tacy być, żeby jak szybko obydwoje, to trzeba iść szybko, to wtedy razem. Tak. Zwalniać to też, żeby tak razem współpracować. I właśnie do tego, co zaczęłam mówić, że czuć tą dobrą energię. Pięknie. Jednak coś jest, że nam się bardzo dobrze tam mieszka. Ja sobie na przykład nie wyobrażam, żeby gdzieś indziej na przykład się przeprowadzić. Fantastycznie, to jest takie ukorzenienie, prawda? A wiecie, ja też mam takie hasło od Canfielda, z tej książki Zasady Canfielda i tam jest tak napisane, kryzys? Nie zamierzam w nim uczestniczyć. I to jest takie wow, że można tak myśleć i wtedy zamiast się denerwować i spinać, bo tak. One przychodzą cyklicznie, takie trudniejsze czasy i bardziej wymagające. Nie, to są taka góra, dół. Czasem dłuższy jest ten pływ, czasem odpływ, ale taki wiesz, kryzys, nie zamierzam w nim uczestniczyć. Jakby bawcie się, jak wam się tak podoba i wtedy masz otwarte oczy na nowe możliwości, nie denerwujesz się, tylko jak to było? Cierpliwie?
działać. Robisz swoje, tak. Tak, dostosowywać się, no bo to też tak nie można zupełnie. Też trzeba tą firmę dostosowywać do bieżących warunków, ale na pewno nie poddawać się, no bo to też moi rodzice mówią, że oni by, gdyby może ktoś inny prowadził tą firmę, to już by zdążył ją z 10 razy zlikwidować przy jakiejś perturbacjach. Ja to samo myślałam jadąc na te wywiady, wiecie, już taka zmęczona. Tyle ludzi na moje miejscu by się poddało, ale jak kochasz to, co robisz, prawda? Tak. To jest chyba najważniejsze, no, żeby robić siłę. To, co się lubi. Tak. Ja akurat lubię tę branżę, bo to nie są śrubki, gdzie przez 10 lat te same śrubki się produkuje. Ale ktoś kocha śrubki, nie? No chyba, no, że tak, to okay, zależy. Tak? To jest ale... to, że my kochamy różne rzeczy. Tak. A tutaj każdego dnia to nie są problemy. Ja to dziewczyną nas zawsze mówię na wzorcowni. Nie mamy problemów, tylko mamy wyzwania. Mówię, przychodzę do was z wyzwaniem. Które trzeba rozwiązać, nie? Tak, które trzeba rozwiązać. Tak, bo problemy są po to, żeby je rozwiązywać. Tak. Bez tego nic w życiu nie funkcjonuje. To jest, wiecie, to co w badaniach naukowych jest pokazane jako the key is the attitude, czyli postawa. I to wszędzie. Czy chcesz się nauczyć języka, czy chcesz... Postawa twoja względem tego, co robisz, jest kluczem. No i dzięki tej postawie mamy cudowne bluzy. Bardzo wam dziękuję. Nie ukrywam, że liczę na dalszą udaną współpracę. Nigdy nie sądziłam, że będę mieć markę odzieżową, naprawdę. Bo nasza marka to jest kocham siebie, kocham ludzi, kocham świat, tak? I no. Dzięki wam, no. My również. Dziękujemy bardzo. Super. No i co? Czy mogę zaprosić wszystkich zainteresowanych też do was? W sensie mogą się zgłaszać, jeśli tak, chcą. Tak, tak. A wy zobaczycie, jak się współpracuje, tak? Czy... Znaczy, my to do tej pory współpracowaliśmy również z influencerkami, które swoje marki miały. Nie wiem, czy tu akurat mogę wspominać, może dziewczyny nie będą chciały, żeby mówić konkretnie to. Ale z wieloma znanymi influencerkami tak. Pracowaliśmy. Więc no to, co dziewczyny akurat to doceniają, no to jest to, że my na przykład jesteśmy w stanie, one są bardzo zdziwione, że na przykład tę samą rzecz produkowały gdzie indziej, później u nas i my na przykład zużycia materiału, czyli ilość tego materiału na sztukę, u nas jest dużo mniejszy niż gdzieś tam indziej. I one zdziwione, jakim cudem. No dlatego, że mamy bardzo uczciwe podejście, tak robią. Traficie dobrze ustawić na tej belce, no myślę, tak, że to też ma znaczenie. To też, że tych skrawków jest niewiele. Tak, bo też mamy jedną osobę w pełni jakby do tego ukierunkowaną, która to robi, więc dziewczyna ma duże doświadczenie w tym. No świetnie. Świetnie współpracować ze specjalistami. Bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia, myślę. No i wbijajcie, jojku, jak ja ją wymięłam. Ujuju. Ale normalnie, jak się popracuje, to będzie dobrze. Będzie. Bo ja to tak, wiecie, z wami rozmawiam. I coś takiego. Bijajcie po bluzy i do zobaczenia. Dziękuję wam bardzo. Dzięki bardzo. Ja nie powiedziałam na tamtych materiałach, że mają subskrybować, lajkować. Dodamy, dobra. Dlatego, słuchajcie, my nagrywamy. Jak chcesz wiedzieć, co zostało wycięte, to z kolei pozostaje ci być patronem na planetasoni.pl. Macie tam patronów. Dobra, starczy. My już jedziemy. Iza, niech wejdzie ekipa. Niech wejdzie. Tak. Proszę? O, a my mamy czas. Chodźcie. My już kończymy. Chodźcie. Bo tam już, słuchajcie, jest następny wywiad i będę... W Łodzi leci na taśmie.